Imię, nazwisko? Zapytał oficer. Bartek Słowik. Szloik? A ja, gut. Ponieważ zaś wyrazy Słowik i Człowiek nie przedstawiają dla ucha niemieckiego żadnej różnicy, a Niemcy lubią w ramach misji cywilizacyjnej przekładać barbarzyńskie nazwy na język bardziej kulturalny, oficer zapisał męż. Bohater nasz nazywał się jednak Bartek Słowik, ale ponieważ miał zwyczaj wytrzeszczać oczy, gdy do niego mówiono, przeto sąsiedzi nazywali go Bartek Wyłupiasty. Ze Słowikiem istotnie miał mało wspólnego, natomiast jego przymioty umysłowe i prawdziwie homeryczna naiwność zjednały mu także przezwisko Głupi Bartek. I to ostatnie, najpopularniejsze, zapewne samo jedno przejdzie tylko do historii. Bartek pochodził ze wsi Pognębin, której to nazwy wsi jest bardzo wiele w Księstwie Poznańskim i innych ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. Był on, nie licząc gruntu, chałupy i paru krów, właścicielem srokatego konia i żony Magdy. Dzięki takiemu zbiegowi okoliczności mógł sobie żyć spokojnie i zgodnie z mądrością zawartą w wierszu Koń srokacz, żona Magda, co ma Bóg dać, to i tak da. Życie jego układało się więc zupełnie jak Bóg dał i dopiero gdy Bóg dał wojnę, Bartek zafrasował się niepomału. Przyszło zawiadomienie, że trzeba się było stawić, trzeba było porzucić chałupę, grunt i zdać wszystko na babską opiekę. Ludzie w Pognębinie byli ogólnie dosyć biedni. Bartek zimą, bywało, chodził do fabryki i tym sobie w gospodarstwie pomagał. Teraz zaś co? Kto wie, kiedy się wojna z Francuzem skończy? Magda, gdy przeczytała kartkę powołującą, poczęła kląć. A żeby ich nawidziło, żeby olśnęli, chociażeś głupi, jednak mi cię żal. Francuzy też ci nie przepuszczą, albo głowę utną, albo co? Czuł Bartek, że kobieta sprawiedliwie mówi. Francuzów bał się jak ognia, a przy tym i jemu było żal. Co jemu Francuzi zrobili? Po co on tam pojedzie i dlaczego na tę straszną obczyznę, gdzie nie ma jednej duszy życzliwej? Ale już nic nie pomoże. Taka dola. Trzeba iść. Bartek uściskał babę, potem 10-letniego Franka, splunął, przeżegnał się i wyszedł z chałupy, a Magda za nim. Nie żegnali się zbyt czule. Ona i chłopak szlochali, on powtarzał, no cicho, no. I tak znaleźli się na drodze. Tu dopiero ujrzeli, że w całym Pognębinie działo się to samo, co u nich. Cała wieś wyległa, droga zapchana powołanymi. Idą oni do stacji kolejowej, a baby, dzieci, starcy i psy odprowadzają ich. Powołanym ciężko na sercu, kilku tylko młodszym fajki wiszą z gęby, kilku już pijanych na początek. Jeden też i drugi Niemiec z pognębińskich kolonistów śpiewa ze strachu Wacht am Rhein. Cały ów tłum, pstry i różnobarwny, wśród którego połyskują bagnety żandarmskie, posuwa się opłatkami ku końcowi wsi z krzykiem, gwarem i rwetesem. Słychać wołania Franku, Kaśko, Józek, bądź ta zdrowi! Psy szczekają, dzwon na kościele dzwoni. Proboszcz sam odmawia modlitwy zakonających, boć przecie nie jeden z tych, co teraz idą na stację, nie wróci. Wojna ich bierze wszystkich, ale wojna ich nie odda. Pługi pordzewieją na polach, bo Pognębin wypowiedział wojnę Francji. Pognębin nie mógł zgodzić się na przewagę Napoleona III i wziął sobie do serca sprawę o tron hiszpański. Stacja. Rozlega się dzwonek. Świst. Z dala słychać gwałtowny oddech lokomotywy. Coraz bliżej, wyraźniej. To wojna zdaje się przybliżać. Na peronie poczynają formować rekrutów. Kto może, żegna się jeszcze. Żołnierze już tworzą czarną, zbitą masę, która zwiera się w kwadraty i prostokąty i poczyna poruszać się z tą sprawnością i regularnością ruchów machiny. Komenda wsiadać. Lokomotywa świszcze i rzuca kłęby siwego dymu. Teraz oddycha jak smok, zionąc pod siebie strumienie pary. Bądź zdrów, Bartek, woła z dołu Magda. A nie leź tam, gdzie cię nie poślą, niech cię Matka Boska broni. Bądź zdrów, ola Boga. A chałupy pilnuj, odzywa się Bartek. A pamiętaj, że masz żonę i dziecko, woła Magda, drepcząc za pociągiem. Bądź zdrowy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Bądź zdrowy. Pociąg poruszał się coraz prędzej, wioząc wojowników z Pognębina, z obydwóch krzywd, z niedoli i z Mizerowa. Pociąg fukał, huczał i leciał w dal. Co stacja przyczepiano nowe wagony i lokomotywy. Co stacja widać było tylko pikelchałby, armaty, konie, bagnety, piechurów i chorągiewki ułanów. Zapadał zwolna pogodny wieczór. Słońce rozlało się w wielką, czerwoną zorzę. Wysoko na niebie unosiły się stada drobnych, lekkich obłoków o brzegach poczerwieniałych od zachodu. Z wagonu, w którym siedział Bartek z pognębińskimi ludźmi, widać było wsie, sioła i miasteczka, wieżyczki na kościołach, bociany poprzeginane jak haki, stojące jedną nogą na gniazdach, chałupy osobne, sady wiśniowe. Wszystko to migało przelotem, a wszystko czerwone. Żołnierze poczęli szeptać między sobą tym śmielej, że podoficer, podłożywszy sakwy pod głowę, zasnął z porcelanową fajką w zębach.
Wojciech Gwizdała, chłop z Pognębina, siedzący obok Bartka, trącił go łokciem. Bartek, słuchaj no. Boisz się? Pytał Gwizdała. Co się mam nie bać? A prędko zajedziewa? Albo ci pilno? Mówią, że okrutnie daleko. Ale nie bój się, Francuzy wyjdą naprzeciw. Bartek zaczął pracować ciężko swoją pognębińską głową. Po chwili spytał. Wojtek? Czego? A na ten przykład, co to za naród te Francuzy? A już ci. Trzy narody były znane Wojtkowi. W środku Polaki, z jednej strony Moskale, a z drugiej Niemcy. Ale Niemców były różne gatunki. Chcąc więc być jasnym, więcej niż ścisłym, rzekł, co to za naród Francuzy? Jakże ci powiedzieć, musi takie Niemcy, tylko jeszcze gorsze. A Bartek na to, ościerwa! Do tej pory żywił względem Francuzów jedno tylko uczucie, to jest uczucie nieopisanego strachu. Teraz dopiero poczuł ku nim ten pruski landwerzysta wyraźniejszą, patriotyczną niechęć. Jednakże nie wszystko jeszcze zrozumiał należycie i dlatego spytał znowu. To Niemcy będą z Niemcami wojować? Albo to się twój łysek z moim burkiem nie gryzą? Bartek otworzył usta i popatrzył chwilę na swojego mistrza. O, prawda. Tylko, że z Francuzami nie tak łatwo. Ola Boga. Francuzy nigdy żadnej wojny nie przegrały. Taki jak się do ciebie przyczepi, to się nie wykpisz, nie bój się. Każdy jest chłop jak dwa albo trzy razy nasz, a brody to ci mają jak Żydy. Inszy też jest czarny jak diabeł. Takiego jak zobaczysz, to poleć się Bogu. No to po co my do nich pójdziemy? Pyta zdesperowany Bartek. Ja też bym wolał nie iść, ale nie pójdziemy my, to przyjdą oni. Nie ma rady. Czytałeś, co stało drukowane? Dycht najgorzej zawzięte na naszych chłopów. Ludzie gadają, że one dlatego takie łakome na tutejsze grunta. Bo chcieli wódkę przemycać z królestwa, a rząd nie daje. I z tego jest wojna. Rozumisz? Co nie mam rozumieć, rzekł z rezygnacją Bartek. Na baby ci też łakome, jak pies na sperkę. A to by na ten przykład i Magdzie nie przepuścili? One i starym nie przepuszczają. O, krzyknął Bartek takim tonem, jakby chciał powiedzieć, jeżeli tak, to będę bił. Ranek. Pociąg zatrzymuje się na głównej stacji. Tłum ludzi otacza go natychmiast. Są już wieści z placu boju. Zwycięstwo, zwycięstwo! Depesze przyszły od kilku godzin. Wszyscy oczekiwali klęsk, więc gdy zbudzono ich pomyślną wiadomością, radość nie zna miary. Ludzie na wpół ubrani poopuszczali domy, łóżka i pośpieszyli na stację. Z niektórych dachów powiewają już chorągwie, a ze wszystkich rąk chustki. O ile z Pognębina wszyscy wyjeżdżali smutni, o tyle teraz pełni są zapału i ducha. Jednak pierwszy pociąg z pierwszymi rannymi przybywającymi z Francji psuje to dobre usposobienie. Bartek leci razem z innymi oglądać chorych i rannych. Niektórzy leżą w zamkniętych, inni dla braku miejsca w otwartych wagonach. I tych można dobrze widzieć. Po pierwszym spojrzeniu duch bohaterski Bartka ulatuje znowu na ramię. Chodźże tu Wojtek, woła z przerażeniem. Widzisz, ino, ile te Francuzy napsowały narodu? I jest na co patrzeć. Twarze blade, zmęczone, niektóre zczerniały od prochu lub bólu. Powalane krwią. Na odgłosy ogólnej radości ci odpowiadają tylko jękiem. Niektórzy klną wojnę, Francuzów i Niemców. Usta spieczone i zczerniałe wołają co chwila wody. Oczy poglądają jak błędne. Tu i ówdzie, między rannymi, widać zesztywniałą twarz konającego. Wojtek, bój się Boga. Będzie taki z tobą. Jezus Maria. I to się ludziska tak mordują? Na centralnym Bahnhofie ujrzeli też po raz pierwszy jeńców. Siedzieli w wagonach krytych, nie można było więc sprawdzić, czy rzeczywiście każdy Francuz jest chłop jak dwa albo trzy razy zwyczajny człowiek, ale przez okna widać było długie brody i marsowate, poważne twarze starych żołnierzy o ciemnej cerze i błyszczących groźnie oczach. Duch Bartka znów skierował się ku ramionom. Jeszcześ nie widział tych, co się nie dali wziąć, odparł Wojtek. Bójże się Boga, obaczysz. Dano znak do wsiadania. Po chwili pociąg ruszył dalej. Bliższy udział w walnej rozprawie pod Gravelotte początkowo przekonał Bartka tylko o tym, że w bitwie jest się na co gapić, a nie ma co robić. Z początku bowiem kazano stać i jemu, i jego pułkowi z karabinem u stóp wzgórza pokrytego winogradem. Z dala grały armaty. Z bliska przelatywały pułki konne z tententem, pod którego ziemia się trzęsła. Migotały to chorągiewki, to kirasjerskie miecze. Nad wzgórzem po błękitnym niebie przelatywały z sykiem granaty w kształcie białych obłoczków. Potem dym napełnił powietrze i zasłonił horyzont. Po pewnym czasie dziwny jakiś ruch powstał koło Bartkowego pułku. Poczęły koło niego stawać inne pułki, a w przerwy pomiędzy nimi nadbiegały co koń wyskoczy armaty, które wyprzęgano na gwałt i obracano paszczami ku wzgórzu. Cała dolina napełniła się wojskiem. Teraz na wszystkie strony grzmią komendy, latają adiutanci, a nasi szeregowcy szepcą sobie do ucha,
Oj, będziesz nam będzie. Lub pytają jeden drugiego z niepokojem. Czy to już się zacznie? Zapewne już. Oto zbliża się niepewność, zagadka, może śmierć. Nagle, jak huknął dopiero co postawione armaty, aż ziemia i powietrze zadygotały razem. Przed Bartkowym pułkiem zasyczało strasznie. Chłopi wołają: granat! Granat! Huk straszny rozdarł uszy, łoskot jakby się świat walił i pęd jakby od uderzenia wiatru. Bartek stoi w pierwszym szeregu, karabin przy ramieniu, łeb do góry, broda podpięta, więc zęby nie kłapią. Kazali stać, czekać, aż tu leci drugi granat, trzeci, czwarty, dziesiąty. Pułk stoi niewzruszony. Strefa ognia poczyna go jednak z kolei obejmować. Kule bzykają niby muchy, niby bąki z daleka lub przelatują ze strasznym świstem w pobliżu. Coraz ich więcej. Oto świszczą koło głów, nosów, oczu, ramion. Idą ich tysiące, miliony. Wreszcie jęk już nieprzerwany. Komenda coraz śpieszniejsza, szeregi ściskają się, świst coraz częstszy. Nieustający, okropny. Zabitych wyciągają za nogi. Sąd Boży. A jednak stoją obaj, i Bartek, i Wojtek. I nawet do głowy im nie przychodzi, że można by zemknąć. Kazali im stać. I kwita. Dyscyplina panuje nad wyobraźnią, a wyobraźnia nie maluje mu nawet tak okropnym położenia, jakie ono jest. Bartek jednak boi się, że go zabiją. Jakiś żołnierz zrywa nagle czapkę z głowy i ciska ją z całej siły o ziemię i mówi: raz kozie śmierć. Bartek doznaje na te słowa tak znakomitej ulgi, że prawie zupełnie przestaje się bać. Bo jeżeli raz kozie śmierć, to właściwie o nic wielkiego nie chodzi. Jest to filozofia chłopska, lepsza od każdej innej, skoro dodaje otuchy. Bartek zresztą wiedział, że raz kozie śmierć, ale miło mu to było usłyszeć i mieć zupełną pewność. Zwłaszcza, że bitwa zaczęła się zmieniać w pogrom. Oto pułk, nie wystrzeliwszy ani razu, jest już do połowy zniszczony. Tłumy żołnierzy z innych rozbitych pułków przebiegają koło niego w niebadzie. Tylko chłopi z Pognębina, krzywdy wielkiej, krzywdy małej i Mizerowa, trzymani żelazną pruską dyscypliną, stoją jeszcze. Ale i w tych szeregach czuć już pewne wahanie się. Za chwilę pękną karby dyscypliny. Ziemia pod ich nogami staje się już miękka i śliska od krwi, której surowy zapach miesza się z wonią dymu. W niektórych miejscach szeregi nie mogą się zewrzeć, bo trupy czynią w nich przerwy. U nóg tych ludzi, którzy jeszcze stoją, druga połowa leży we krwi, w jękach, w konwulsjach, w konaniu lub w ciszy śmierci. W szeregach powstaje szmer. Na rzeź nas przywiedli! Nikt nie wyjdzie! Still polnische zwi! Odzywa się głos oficera. Nagle jakiś głos poczyna mówić: pod twoją obronę. A Bartek natychmiast podchwytuje: uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. I wkrótce chór polskich głosów na tym polu zagłady woła o to do patronki częstochowskiej. Naszymi prośbami racz nie gardzić. I wysłuchała ich widocznie, bo w tej chwili na spienionym koniu przybiega adiutant, rozlega się komenda: do ataku, naprzód! Grzebień bagnetów pochyla się nagle, szereg wyciąga się w długą linię i rzuca się ku wzgórzom szukać bagnetem tych nieprzyjaciół, których nie mogły dostrzec oczy. Wszelako od stóp wzgórza dzieli naszych chłopów jeszcze ze 200 kroków i przestrzeń tę muszą przebyć pod morderczym ogniem. Czy nie wyginą do reszty? Czy się nie cofną? Wyginąć mogą, ale się nie cofną, bo komenda pruska wie, na jaką nutę grać tym polskim chłopom do ataku. Wśród ryku działu, wśród karabinowego ognia, dymu i zamieszania i jęków głośniejszym nad wszystko, trąby i trąbki biją w niebo hymnem, od którego każda kropla krwi wskacze w ich piersiach. Ogarnia ich zapał, płomień bije im na twarze. Idą jak burza przez zwalone ciała ludzkie, końskie, przez złomy armatnie. Giną, ale idą z krzykiem i śpiewem. Już dobiegają krańca winnicy, nikną w zaroślach. W sercu Bartka strach, niecierpliwość, rozpacz zlały się w jedno uczucie wściekłości. Każda żyłka wyprężyła się w nim jak drut żelazny. Włos stanął mu dęba, z oczy skry poszły. Zapomniał o świecie, o tym, że raz kozie śmierć. I chwyciwszy w potężne łapy karabin, skoczył z drugim naprzód. Dobiegłszy wzgórza, przewrócił się z 10 razy na ziemię, stłukł sobie nos, powalał się ziemią i krwią, która mu z nosa pociekła, ale biegł naprzód, wściekły, zziajany, chwytając w otwarte usta powietrze. Wytrzeszczał oczy, by w gęstwinie jak najprędzej zobaczyć jakiegoś Francuza i dojrzał ich wreszcie trzech naraz przy chorągwi. Bartek jak furia rzucił się na wszystkich razem. Dali ognia, błysnęło, huknęło i jednocześnie w kłębach dymu zagrzmiał chrapliwy ryk Bartka. Chybiliś ta! Bartek jak złapie za karabin z cienkiego końca, niby za kłonicę, jak machnie, jak poprawi, wrzask tylko odpowiedział mu straszny, jak dwa ciała poczęły drgać konwulsyjnie na ziemi. Francuzi cofnęli się w przerażeniu na widok tego oszalałego z wściekłości olbrzyma i czy się Bartek przesłyszał, czy też wołali coś po swojemu? Dość, że wyraźnie mu się zdało, iż z ich warg wychodzi okrzyk: Magda! Magda! Magdy wam się chce! Zawył Bartek i jednym skokiem był w środku nieprzyjaciół.
Szczęściem w tej chwili Maćki, Wojtki i inni Bartkowie przybiegli mu pomóc. Wśród gęstwiny winogradu zawiązała się bitwa ścieśniona i tłumna, której wtórował trzask karabinów, świst nozdrzy i gorączkowy oddech walczących. Bartek szalał jak burza. Osmalony dymem, oblany krwią, podobniejszy do zwierzęcia niż do człowieka. Niepamiętny na nic, każdym uderzeniem przewracał ludzi, łamał karabiny, rozwalał głowy. Ręce jego poruszały się ze straszną szybkością machiny siejącej zniszczenie. Dotarłszy do chorążego, chwycił go żelaznymi palcami za gardło. Oczy chorążego wyszły na wierzch, twarz nabrzmiała, zaharczała i ręce jego puściły drzewiec. Bartek obdarł sztandar, schował go w zanadrze i chwyciwszy w obie ręce drzewiec, rzucił się dalej. Gromady Francuzów, wyjąc nieludzkimi głosami, uciekały teraz ku stojącym na szczycie wzgórza armatom. Za nimi zaś biegli Maćki, krzycząc, goniąc, tłukąc kolbami i bagnetami. Chłopi doszli do armat. Zawiązała się przy nich nowa bitwa na białą broń. Chorągwiane drzewce w potężnych łapach Bartka zamieniły się teraz w jakieś piekielne cepy. Każde ich uderzenie otwierało wolną drogę w ścieśnionych szeregach francuskich. W miejscu, w którym walczył, pierzchali. Po chwili Bartek siedział już na armacie, jak na pognębińskiej kobyle. Zwycięstwo było zupełne. Zdobyto wszystkie kartaczownice, pierzchająca piechota, wpadłszy po drugiej stronie wzgórza na nowy pruski pułk, złożyła broń. Bartek zdobył w pogoni trzecią jeszcze chorągiew. Trzeba było go widzieć, gdy zmęczony, oblany potem i krwią, sapiąc jak miech kowalski, zstępował teraz wraz z innymi ze wzgórza, dźwigając na ramionach trzy chorągwie. Francuzi, hej, co on sobie teraz z nich robił? Obok niego szedł podrapany i pokiereszowany Wojtek, więc Bartek do niego. Cóżeś gadał? Toć to robactwo, siły w kościach nijakiej nie mają. Podrapały mnie i ciebie jak kociaki i tyle. A com którego lunął, to ci o ziemię. Kto cię wiedział, żeś ty taki zawzięty? Odparł Wojtek, który widział czyny Bartka i począł patrzeć na niego zgoła innymi oczami. A któż tych czynów nie widział? Historia cała, pułk i większość oficerów. Wszyscy spoglądali teraz na tego olbrzymiego chłopa o rzadkich płowych wąsach i wyłupiastych oczach z podziwem. Aż sam generał obejrzał sztandary i kazał je zabrać, po czym począł oglądać Bartka. Chłop stoi znów wyciągnięty jak struna i prezentuje broń, a stary oficer patrzy na niego i kręci głową z zadowoleniem. I rzecz niesłychana w pruskiej armii. Generał będzie rozmawiał z szeregowcem. Jego ekscelencji przyjdzie to tym łatwiej, że umie po polsku. Zresztą szeregowiec ten zdobył 3 sztandary i 2 armaty. Skąd jesteś? Pyta generał. Z Pognębina, odpowiada Bartek. Dobrze. Imię twoje? Bartek Słowik. Męż, tłumaczy major. Męs, powtarza Bartek. Wiesz, za co bijesz Francuzów? Wiem, celencyjo. Powiedz. Bartek poczyna się jąkać. Bo... Nagle słowa Wojtka przychodzą mu szczęśliwie na pamięć, wybucha więc prędko, by nie przekręcić. Bo to także Niemcy, tylko jeszcze gorsze ścierwa. Twarz starej ekscelencji poczyna tak drgać, jakby jego ekscelencja miała ochotę wybuchnąć śmiechem. Bartek, kontent z siebie, stoi ciągle jak struna. Kto wygrał dziś bitwę? Pyta znowu generał. Ja, celencyjo, odpowiada bez wahania Bartek. Twarz ekscelencji poczyna znowu drgać. Tak, tak, ty. A oto masz nagrodę. Tu stary wojownik odpina krzyż żelazny z własnej piersi, następnie schyla się i przypina go Bartkowi. Dobry humor generała, drogą zupełnie naturalną, odbija się na twarzach pułkownika, majorów, kapitanów, aż do podoficerów. Po odjeździe generała pułkownik daje ze swej strony Bartkowi 10 talarów, major 5 i tak dalej. Wszyscy powtarzają mu, śmiejąc się, że wygrał bitwę, skutkiem czego Bartek jest w siódmym niebie. W jakiś czas potem królewsko-pruska poczta przywiozła do Pognębina list następujący. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Jego święta rodzicielka. Najukochańsza Magdo, co u ciebie słychać? Dobrze ci w chałupie pod pierzyną, a ja tu wojuję okrutnie. Takem ci Francuzów spraw, że sam generał się dziwował i powiedział, żem batalię wygrał i dał mnie krzyż. I teraz to ci mnie podoficery i unteroficery bardzo szanują i po pysku mało co biją. Potem była druga batalia i Wojtka na dwoje rozerwało. Ale od tego jest wojna, rozumisz? On też był kiep, bo powiadał, że Francuzy to Niemcy, a one to są Francuzy, a Niemcy to nasi. Po wyczynach w bitwie pod Gravelotte Bartek zasmakował w wojnie i począł patrzeć na nią jak na właściwe sobie rzemiosło. Nabrał wielkiej ufności w siebie i do bitwy szedł teraz, jakby się zabierał do jakiej roboty w rodzinnym Pognębinie. Na piersi jego po każdej rozprawie leciały medale i krzyże, a choć pod oficerem nie został, powszechnie miano go za pierwszego szeregowca w pułku. Był zawsze karny jak dawniej i posiadał ślepe męstwo człowieka, który nie zdaje sobie sprawy z niebezpieczeństwa. Męstwo to nie płynęło już tak jak w pierwszych chwilach z wściekłości. Te
teraz źródłem jego była praktyka żołnierska i wiara w siebie. Przy tym olbrzymie jego siły wytrzymywały wszelkie trudy, pochody i niewczasy. Ludzie marnieli obok niego, a on jeden trwał niespożycie. Tylko dziczał coraz bardziej i stawał się coraz sroższym pruskim żołdakiem. Począł z czasem nie tylko bić Francuzów, ale i nienawidzić ich. Stał się żołnierzem patriotą i uwielbiał ślepo swoich przywódców. Pozmieniały się też inne jego pojęcia. W następnym liście do swojej Magdy pisał: byliśmy koło wielkiej fortecy Miecu i bitwa była. I takem ci Francuzów sprał, że się cała infanteria i artyleria dziwowały. Potem pomaszerowaliśmy dalej i była druga batalia. Jeno zahaczyłem, jak się to miasto nazywa, i teżem prał, i czwarty sztandar wziąłem, a jednego największego pułkownika od kirasierów tom przetrącił i do niewoli zabrał. A jak będą nasze pułki odsyłać do domu, to mi unteroficer radził, żebym napisał reklamacyję i ostał się, bo na wojnie tylko spać gdzie nie ma, ale żreć czasem ile wytrzymasz. I wino w tym kraju jest wszędzie, bo naród bogaty. Jakeśmy palili jedną wieś, tośma i dzieciom i babom nie przepuścili, i ja też. Kościół ci się spalił do cna, bo one są katoliki. I ludzi się popiekło niemało. Idzie ma teraz na samego cesarza i będzie koniec wojny. A ty pilnuj chałupy i franka. Bo niechbyś nie pilnowała, to bym ci chyba giry poprzetrącał, żebyś wiedziała, co mi jeden. Bogu cię polecam, Bartłomiej Słowik. Magda w odpowiedzi nawymyślała mu, co wlazło. Najukochańszy Bartku, pisała. Przed ołtarzem świętym mi poślubiony. A żeby cię Bóg pokarał! Tyś sam kiep poganinie, kiedy naród katolicki na spółkę z kasztanami mordujesz? Ty nie rozumiesz, że kasztany są lutry, a ty katolik im pomagasz? Chce ci się wojny w Ałkoniu, bo możesz nic nie robić, jeno się bić, pić i innych poniewierać, i nie pościć, i kościoły palić? A bodaj ciebie w piekle za to palili, że się jeszcze tym chwalisz i ni na starych, ni na dzieci nie masz wyrozumienia. Pamiętaj, baranie, na to, co w świętej wierze jest pisane złotymi literami od początku świata do dnia sądu ostatecznego dla polskiego narodu, w którym dniu Bóg Najwyższy nie będzie miał dla takich capów wyrozumienia. I pohamuj się, Turku jeden, żebym ci tego twojego łba nie rozbiła. 5 talarów ci posyłam, choć mi tu bieda, bo sobie rady dyć nie mogę i gospodarstwo się marnuje. Ściskam cię, najukochańszy Bartku. Magda. Morały w liście tym zawarte małe na Bartku zrobiły wrażenie. Baba służby nie rozumie, myślał sobie, a wtrąca się. I wojował po staremu. Odznaczał się w każdej niemal bitwie, także przy końcu padły nań oczy jeszcze od steinmetzowych dostojniejsze. Na koniec, gdy zniszczone pułki poznańskie odesłano w głąb Niemiec, on za radą podoficera podał reklamację i został. Skutkiem tego znalazł się pod Paryżem. Listy jego pełne były teraz lekceważenia dla Francuzów. W każdej bitwie taci zdzierają jak zajęce, pisał do Magdy. I pisał prawdę. Ale oblężenie niezbyt przypadło mu do smaku. Pod Paryżem trzeba było leżeć po całych dniach w okopach i słuchać huku działu. Częstokroć sypać szańce i moknąć. Przy tym żal mu było swego dawnego pułku. W tym, do którego przeniesiono go teraz jako ochotnika, otaczali go w większości Niemcy. Po niemiecku umiał on trochę, bo się jeszcze w fabryce nieco poduczył, ale tak sobie, 5/10. Teraz począł się wprawiać szybko. Nazywano go jednak w pułku Ein Polnischer Ochs i tylko jego krzyże i straszliwe pięści zasłaniały go przed dotkliwymi żartami. Wszelako po kilku bitwach zyskał sobie szacunek u nowych towarzyszy i począł się z nimi zżywać powoli. W końcu uważano go za jednego ze swoich, ile że cały pułk okrywał się sławą. Bartek poczytywałby sobie zawsze za obelgę, gdyby go kto nazwał Niemcem, ale za to sam siebie, w przeciwieństwie do Francuzów, nazywał Ein Deutscher. Zdawało mu się, że to zupełnie co innego, a przy tym nie chciał uchodzić za gorszego niż inni. Zaszedł wszelako wypadek, który dałby mu wiele do myślenia, gdyby myślenie w ogóle było łatwiejsze dla tego bohaterskiego umysłu. Oto pewnego razu kilka kompanii jego pułku wykomenderowano przeciw wolnym strzelcom. Zrobiono na nich zasadzkę i strzelcy w nią wpadli. Ale tym razem Bartek nie ujrzał czerwonych czapek pierzchających po pierwszych strzałach, bowiem oddział składał się ze starych żołnierzy, rozbitków jakiegoś pułku Legii Zagranicznej. Otoczeni bronili się zacięcie, a wreszcie rzucili się, by bagnetem utorować sobie drogę przez opasający ich krąg pruskiego żołdactwa. Bronili się z taką zaciętością, że część ich przebiła się przez wojska, szczególniej zaś nie dawali się brać żywcem, wiedząc jaki los czeka pochwyconych wolnych strzelców. Kompania, w której służył Bartek, pochwyciła też tylko 2 jeńców. Wieczorem umieszczono ich w izbie w domu leśnika. Nazajutrz mieli być rozstrzelani. Straż kilku żołnierzy stanęła przy drzwiach. Bartka zaś postawiono w izbie pod wybitym oknem razem ze związanymi jeńcami. Jeden z nich był to niemłody człowiek z siwiejącym wąsem i twarzą obojętną na wszystko. Drugi wyglądał na 20 kilka lat. Jasne wąsy zaledwie sypały mu się na twarzy, podobniejszej do twarzy panny niż żołnierza. Ot i koniec, rzekł po chwili młodszy. Kula w łeb i koniec.
Bartek drgnął, aż karabin zadźwięczał mu w ręku. Chłopak mówił po polsku. Mnie tam już wszystko jedno, odrzekł zniechęconym głosem drugi. Dalibóg, wszystko jedno. Naterałem się już tyle, że mam dosyć. Bartkowi serce biło pod mundurem coraz żywiej. Słuchaj no, mówił dalej stary. Nie ma rady. Jeśli się boisz, to myśl o czym innym albo połóż się spać. Życie jest podłe. Jak mi Bóg miły, tak wszystko jedno. Matki mi żal, odparł głucho młodszy. I widocznie chcąc stłumić wzruszenie lub oszukać samego siebie, począł gwizdać. Nagle przerwał i zawołał z głęboką rozpaczą. Niechże mnie piorun trzaśnie, nawet się nie pożegnałem. Toś uciekł z domu? Tak, myślałem, że pobiją Niemców, będzie poznańczykom lepiej. Ja tak myślałem, a teraz? Stary kiwnął ręką i dokończył coś z cicha, ale resztę jego słów zagłuszył szum wiatru. Noc była zimna. Drobny deszcz zacinał od czasu do czasu falami, pobliski las czarny był jak kir. W izbie wicher świstał po kątach i wył w kominie jak pies. Lampa umieszczona wysoko nad oknem, aby jej wiatr nie zgasił, rzucała sporo migotliwego światła na izbę, ale stojący pod nią tuż przy oknie Bartek pogrążony był w ciemności. I może lepiej, że jeńcy nie widzieli jego twarzy. Z chłopem działy się dziwne rzeczy. Z początku ogarnęło go zdziwienie i wytrzeszczał na jeńców oczy i starał się zrozumieć, co mówią. Toż oni poszli bić Niemców, żeby poznańczykom było lepiej, a on bił Francuzów, żeby poznańczykom było lepiej? I tych dwóch jutro rozstrzelają. Co to jest? Co on, biedak, ma o tym myśleć? A żeby się tak ozwał do nich? Żeby im powiedział, że on swój człowiek? Że mu ich żal? Nagle złapało go coś za gardło. I co on im powie? Czy ich wyratuje? To i jego rozstrzelają. Ej, rety, co się z nim dzieje? Żal go tak dusi, że nie może ustać na miejscu. Jakaś straszna tęsknota nadlatuje na niego, aż hen gdzieś z pognębina. Nieznany gość w żołdackim sercu, litość krzyczy mu w uszy: Bartku, ratuj swoich, to swoi. A serce wyrywa się do domu, do Magdy, do pognębina i tak się rwie jak nigdy przedtem. Dosyć ma tej Francji, tej wojny i bitew. Coraz wyraźniej słyszy głos: Bartku, ratuj swoich. A żeby ta wojna pod ziemię się zapadła. Przez wybite okna czernieje las i szumi jako pognębińskie sosny. A w tym szumie woła coś znowu: Bartku, ratuj swoich. Cóż on zrobi? Ucieknie z nimi do lasu, czy co? Wszystko, co tylko pruska dyscyplina zdołała w niego wszczepić, od razu wzdryga się na tę myśl. W imię ojca i syna, tylko się przed nią przeżegnać. On, żołnierz, ma zdezerterować? Nigdy. Tymczasem las szumi coraz mocniej i wicher świszczy coraz żałośniej. Starszy jeniec odzywa się nagle: A to wiatr jakby jesienią u nas. Daj mi spokój, rzecze pognębionym głosem młodszy. Po chwili jednak powtarza kilkukrotnie: U nas, u nas, o Boże, o Boże. Głębokie westchnienie zlewa się z poświtem i jeńcy leżą znów cicho. Bartka poczyna febra trząść. Najgorzej, gdy człowiek nie zdaje sobie sprawy z tego, co mu jest. Bartek nic nie ukradł, a tak mu się zdaje, jakby co ukradł i jakby się bał, że go złapią. Nic mu nie grozi, a przecie boi się czegoś okrutnie. Karabin ciąży mu strasznie i coś go dusi, jakby wielki płacz. Za Magdą czy za pognębinem? Za obojgiem, ale i tego młodszego jeńca tak mu żal, że sobie rady dać nie może. Chwilami zdaje się Bartkowi, że śpi. Tymczasem zawierucha na dworze jeszcze się powiększa. W poświcie wiatru mnożą się dziwne wołania i głosy. Nagle Bartkowi każdy włos staje dębem pod pikelchaubą. Że tam, gdzieś w ciemnych, mokrych głębiach boru, ktoś jęczy i powtarza: U nas! U nas! Bartek wzdryga się i uderza kolbą o podłogę, aby się rozbudzić. Jakoś przychodzi do przytomności. Ogląda się, jeńcy leżą w kącie, lampa migoce, wiatr wyje, wszystko w porządku. Światło pada teraz obficie na twarz młodego jeńca. Iście twarz dziecka albo dziewczyny. Ale oczy ma przymknięte, słomę pod głową i wygląda, jakby już umarły. Jak Bartek Bartkiem, nigdy go tak nie nurtował żal. Wyraźnie ściska go coś za gardło. Wyraźnie płacz mu idzie z piersi. Tymczasem starszy jeniec obraca się z trudem na bok i mówi: Dobranoc, Władek. Następuje cisza. Upływa godzina. Z Bartkiem coś naprawdę źle. Wiatr gra jak organy pognębińskie. Jeńcy leżą cicho. Nagle młodszy podnosi się trochę z wysileniem i woła: Karol, co? Śpisz? Nie. Słuchaj, ja się boję. Mów co chcesz, ale ja się będę modlił. To się módl. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Łkanie przerywa nagle słowa młodego jeńca. Wszelako słychać jeszcze przerywany głos: Bądź wola Twoja. O Jezu! Wyje coś w piersiach Bartka.
O Jezu! Nie, on już nie wytrzyma dłużej. Chwila jeszcze, jak krzyknie, paniczu, to ci ja chłop. Potem przez okno, w las, niech się dzieje co chce. Nagle od strony sieni dają się słyszeć miarowe kroki. To patrol, a z nimi podoficer. Zmieniają strażę. Nazajutrz Bartek od rana był pijany. Następnego dnia także. Ale w dalszych dniach przyszły nowe pochody, potyczki, marsze. I miło mi oznajmić, że nasz bohater wrócił do równowagi. Po owej nocy zostało mu tylko trochę więcej zamiłowania do butelki, w której zawsze można znaleźć smak, a czasem i zapomnienie. Zresztą w bitwach bywał jeszcze okrutniejszy niż dotąd. Zwycięstwo szło w jego ślady. Ciąg dalszy nastąpi.